spotkań, potem cówek, spotkań śpiewaczy, gdzie pokazujemy zespoły, które wykonują muzykę tradycyjną, ale też które, takie koncerty, które gdzieś muzycy się inspirują tylko muzyką tradycyjną, czyli mogą to być zarówno rzeczy takie in crudo, bardzo tradycyjne, wiejscy muzykanci na przykład, czy mistrzowie uczniowie, ale też takie wykonania, które są tylko inspirowane muzyką tradycyjną. Ten cykl już drugi rok realizujemy u siebie i staramy się, żeby przynajmniej raz w miesiącu coś w ramach tego cyklu się odbyło. I tak jak już wspomniałem, to są bardzo różne rzeczy. Czasami to są. Ostatnio to było spotkanie śpiewacze, w ramach którego śpiewaliśmy pieśń Wielkopostna, bo to jeszcze było w tym czasie Wielkiego Postu. Proszę powiedzieć coś więcej o najbliższym wydarzeniu. Najbliższe wydarzenie, które zaplanowaliśmy na 7 maja, to dwa tematy, które się ze sobą łączą. Jedna sprawa to są warsztaty. I to są warsztaty dla dzieci i młodzieży, na które właśnie podczas których poznamy, dzieciaki poznają różnego rodzaju legendy, baśnie z Polski, Litwy, Białorusi, Ukrainy. I są to właśnie takie warsztaty, na których można będzie i pośpiewać, pojawią się różne opowieści, baśnie, można będzie spróbować gry na ciekawych instrumentach, takich jak na przykład lira korbowa. Do współpracy zaprosiliśmy, a właściwie też zostaliśmy zaproszeni przez Stowarzyszenie Studnia O, które to napisało w tym roku projekt do Ministerstwa Kultury Narodowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z okazji 200. rocznicy powstania tomu Adama Mickiewicza Ballady i Romanse. I właśnie ten projekt, który obejmuje warsztaty, o których wspomniałem, a także koncert, który odbędzie się tego samego dnia o godzinie 18, to są rzeczy, które są związane właśnie z balladami, romansami Adama Mickiewicza. Podczas tego koncertu usłyszymy współczesne interpretacje twórczości Adama Mickiewicza, okraszone muzyką folkową. Muzycy z tego składu, który będzie grał, to są między innymi Jacek Hałas ze swoimi przyjaciółmi. Jacek Hałas to jest w świecie folkowym takim znana postać, która prowadzi różnego rodzaju zarówno warsztaty muzyczne, jak i taneczne. Tworzy ciekawą muzykę na żywo, często do filmów, do spektakli, także zapraszam serdecznie. Warsztaty w godzinach 13-15.30. Zapisów można dokonać przez naszą, w związku z tym, że właśnie ograniczona jest liczba miejsc na tym warsztacie, to należy się zapisać przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej www.pikpodlaskie.pl. A koncert o godzinie 18, na koncert wstęp wolny. Jest to koncert zarówno dla dzieci i młodzieży, czyli kontynuacja tego warsztatu, jak również zapraszamy dorosłych, kto wstęp wolny, także zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję, również zapraszamy. Dziękuję bardzo.